kąciku medialnym jest ten autobus szkolny, którym to jest autobus wypożyczany czasami na różne imprezy okolicznościowe. Ja kiedyś nim kierowałem, naprawdę, jakiegoś programu netowego dla dzieci. Ale to nieważne. Ważne teraz przód Marszu Niepodległości. Krzysiek, to jest twoja fura? Jest spoko, naprawdę. Cześć, niestety nie jest to moja fura, pożyczona specjalnie na Marsz Niepodległości, żeby... Za sobą wspierającą. Żeby uczcić święto Niepodległości. Rozumiem. Od sympatyka z mojej grupy facebookowej, na którą zapraszam. Rozumiem. Jeżeli oglądasz sympatyku, też chciałem wysępić, no może na dzień mi pożyczysz. Dołączajcie na grupę facebookową Krzysztofa Bosaka, tam rozdają duże pikanie. Rozdają samochody, dobra, dobra. Dzięki. Nara. Dobry panie pyta. Dzień dobry, panie. Pozdrawiam i gratuluję. Dziękuję, bardzo miło. Tutaj ujęcie jest lepsze. Na środku. Tak. A, wymęczony, ale baseczki nie założył twardo. Siema. Nie cholery. A, kiedy się zaczyna? Mieliśmy małą staczkę z hipopotamem LGBT. No tak, był hip. My też jesteśmy na tego lewa, w sensie szukamy lewaków, rozumiem. No tak, tak. Taka się prawa będzie. Jak idzie? O. Tutaj będą się radzić tutaj, zobacz. To chcemy pokazać. Strzelają do flagi LGBT. No nad tym jest operator, to okno obok. Widzisz? No jak można tego nie widzieć? Przecież... O, o, prawie dorzucił. Widzisz? Dawaj. Widzisz to czy nie? To chodź do przodu bardziej. Chodź, zobacz. Chodzi o to, proszę państwa, że tam jest flaga LGBT. I to się bardzo nie spodobało. Ale gość mi chciał dobry win. Widzisz? Sądzisz, że to prowokacje wszystko? Oczywiście, no ja nie wiem, po co te flagi są tu, nawet to nie jest flaga, to są jakieś proste kąty. I widać, że tutaj spoko ujęcia będą mieli stamtąd, bo prost prawie w o, operatora, to też niepotrzebne, bo to zobacz, zrobi jakiś TVN takie zdjęcie. Dokładnie, ale no. Im chyba, im no. Chyba o to chodzi tak naprawdę. No, dokładnie. Dobra, będziemy się pokręcić, trzymaj się. Dobra, tylko Nikaj, można fotkę sobie stopić. Jasne. Dziękuweczko wielka. Trzymaj się. No i powodzenia. Szkoda, że skill nie ma z wami. No, ale co, rzucają w policję czy w kogo? Nie pamiętam od początku, po prostu zaczął ktoś napierdalać policję jakimiś szacami czy chujwiaczym. I generalnie zeszła się ta straż marszu całego. I zaczęli ich odganiać, ale tyle kurwa się tam wyjebało w tą policję. Przyszły te oddziały tu z prawej, z Nowego Światu. Zdobyły się tam, no i teraz widzisz, co się dzieje. No niezły kipisz. Dobra, strzały. Tutaj, chodź. Za mną, stoń za mną. To jest długo lufo, tak, gładko lufo. Mogę to powrzeszczeć? Żeby nie rzucali, mogę to powrzeszczeć, jestem donośny. Tak. Nie rzucajcie w policję! O to im tylko chodzi! Nie rzucajcie w policję! O to
to im chodzi, żeby was pokazać jako bandytów! O to chodzi polskim mediom! Nie rzucajcie policję! Nie dawajcie mi polskim mediom! Nie, atakujcie policję! Słuchajcie! Idźcie dalej! Nie atakujcie policji! O to chodzi, żeby nas, patriotów, pokazać jako bandytów! Idźmy dalej! Czuć gaz w powietrzu, te maseczki się naprawdę przydają. Taki delikatny, o, nie taki już delikatny, pieczący z małych w ustach. I nie pocieraj twarzy, co by się nie działo, bo wtedy piecze jak siusiak. No i cóż, puścili trochę gazu i chyba się sytuacja uspokoiła. Zostajemy tutaj. Rozumiesz? Nie idziemy do żadnego, do żadnej chwili, zostajemy tu, nie? Tak, zostajemy tu. No zajebiste zdjęcia. Ale proszę państwa, nie było takiej zadymy od kurczę paru lat już ładnych. Zadyma odbyła się dokładnie tam, gdzie wszyscy wiedzieli, że się odbędzie. Czyli przypadek? Nie sądzę. Trochę parę sztuk kostek brukowych. Całe szczęście bez takiej aż masakry, jak to miało miejsce w latach, na przykład 2013-2014. To jest dopiero korek. No i oddziały... Tego pana. Pogódźcie się! Tam jeszcze z grubą. W samym miejscu co ostatnio z Antifą była jakaś tam mała starczka. Tutaj grupują się kolejne oddziały prewencji, które przegrupowują się, podczas gdy z przodu panowie z gazem dyskutują o hasło. Hasło prawdopodobnie, czy to hasło zostało przejęte od strajku kobiet? Nie wiem. Do policji krzyczą to, co strajk kobiet ostatnio do policji. Ten oddział będzie atakowany teraz. Standardowa sytuacja bojowa. I pamiętaj, trzecia to jest w lewo, a nie do przodu, dobra? W prawo, znaczy się, w prawo. Tylko żeby tak latarnie przyskręcać, patrz. To on, dobra, powiększa się tutaj oddział, będzie latarnie prawdopodobnie. Nie, bo oni tutaj muszą ich wyprowadzić jakoś.
ale nie mają za bardzo jak. Tutaj będzie grubo. Uważaj, bo teraz będzie grubo. Zobaczysz, teraz będzie grubo. To będzie dostrzeżenie, gardło, pacyfikacja. Ci zaczną rzucać wtedy. Prawo, uważaj, tył. Nie, nie. Jak coś, to za mnie. Tutaj, przed polem, z boku. Tutaj. Tutaj. Panie pierdolone kurwy! Policyjne szmaty! Faszyści! Panie faszyści pierdoleni! Uważasz, że to prowokacja jest policji? Tak! Kurwy jebane! Hitlerowcy! Mordercy jebani, kurwa! Uważaj, bo tam... Dobra, i tutaj wyjdzie... Nie trzy, bo będziesz gorzej. Nie trzy. Asortymentami tej demonstracji są kwiaty, a nie przemoc. I kwiaty faktycznie są wszędzie. No, proszę bardzo. Więc jest to z pewnością pokojowa demonstracja. Pokaż policjantów pod Empikiem. Obroń się Empiku. Pierwszy zmotoryzowany. Czy dużo jest takich jak pan? Nie widzę zbyt dużo rowerzystów, ale za to samochody i motocykle są. Jakie są zalety tego roweru ponad rower zwykły? Generalnie turystyka, doskonale się nadaje. Nie trzeba wstać, siedzi się jak opala się na słońcu. To jest panie, dziękuję bardzo. Patrząc na tę część marszu, która faktycznie odbywa się w formie samochodowej, przychodzi na myśl tylko jedno, że w sumie bardzo dobrze, że nie pojechaliśmy samochodem. Nie wiem, jaki może być fan na przykład, nie wiem, będąc takim człowiekiem, zobacz, powiedzmy tej Toyocie albo tych dwóch. Tak, hej, jak się bawicie? Szacunek, dzięki. Uwaga, uwaga, to PLP! Uwaga, uwaga!